Choć większość Polaków chce lekcji religii w szkołach, to rządzący chcą ten przedmiot całkowicie usunąć z systemu edukacji. W zamian koalicja premiera Tuska proponuje deprawującą dzieci tak zwaną edukację zdrowotną. Według badania CBOS 51% Polaków jest za tym, aby lekcje religii były w szkole. Ten głos słychać od rodziców. W moim domu Pan Bóg nie jest tylko w historii i w tym, co było. Pan Bóg jest na co dzień i tak samo bym bardzo chciała, żeby był w szkole. Też jestem osobą wierzącą, no i myślę, że religia dużo dzieciom daje, tak? Takiego spokoju. Dzieci w wieku szkolnym doceniają, że właśnie w szkole poznają Pana Boga. Nauczyłem się jakby ze zrozumieniem czytać Pismo Święte, bo nie wszystkie fragmenty są jakby jasne. Nauczyłem się też wiele o ewangelistach, trochę o tym, co to w ogóle jest Ewangelia. Ja siedzę z tyłu na rogu, a na religii jest fajnie, dużo się uczymy. Wyniki badań cieszą i nie dziwią proboszcza gdańskiej parafii świętego Kazimierza, księdza doktora Jana Uchwata. Większość społeczeństwa polskiego, większość Polaków, rodziców chce, żeby ich dzieci poznawały wiarę w ten sposób, na lekcji religii. Poznawały żywą wiarę, zbliżały się do Pana Jezusa. Lekcje religii to nie tylko nauka o wierze, to także historia katolicyzmu, prawda o chrześcijańskich fundamentach naszej cywilizacji. Religia to nie tylko uczenie się na pamięć modlitwy, mówi katecheta Grzegorz Mek. Budujemy różne rzeczy. Tutaj mamy przykład właśnie prac klasy siódmej, ale mamy modele kościołów, które budujemy, modele szopki, które budujemy na Boże Narodzenie. Tak jak pokazywałem, mamy nietypowe zeszyty do religii. W dobie masowej migracji z państw muzułmańskich do Europy świadomość filarów chrześcijaństwa jest niezwykle ważna. Musimy znać swoją religię, podkreśla ksiądz profesor Rafał Bednarczyk, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW. Umieć ją właściwie interpretować, według niej również się kierować, ale także dzisiaj jest potrzeba poznawania i rozpoznawania tych innych religii, bo jeśli tego nie będziemy mieli, to też trudno będzie nam w ogóle zrozumieć tych, którzy do nas przybywają. Tymczasem Ministerstwo Edukacji ogranicza religię w szkole. Oceny z tego przedmiotu nie będzie na świadectwie. Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia zmniejszający liczbę godzin religii z 2 do 1 tygodniowo, poinformowała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Te konsultacje będą do 8 listopada, potem przechodzi to w kolejny etap, czyli w razie czego poprawek na skutek konsultacji i chcielibyśmy, żeby w grudniu było podpisane przez panią minister Nowacką. Rozporządzenie ma wejść w życie w przyszłym roku. Podobnie jak rozporządzenie w sprawie łączenia uczniów różnych roczników na jednej lekcji religii. Nie możemy się na to zgodzić, mówi ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. To są decyzje, które są zupełnie niezrozumiałe, nie do przyjęcia i niestety tutaj powiedzmy te próby właśnie takiego traktowania religii są próbami na pewno wyprowadzenia religii całkowicie ze szkoły i pozbawienia uczniów tego ogromnego dobra, z którego oni korzystają. Rozporządzenie już obowiązuje. Jego status prawny zbada jeszcze w listopadzie Trybunał Konstytucyjny. Do szkół trafi za to inny, nowy i obowiązkowy przedmiot – edukacja zdrowotna. Dzieci będą uczyły się m.in. jak używać prezerwatyw, a także o transpłciowości. Radosław Brzuska, ekspert do spraw edukacji, podkreśla, że będzie to edukacja zdrowotna tylko z nazwy. Za którą kryje się tak naprawdę właśnie próba propagowania tych niezdrowych, tych bardzo ideologicznie nacechowanych poglądów na ludzką seksualność. O innych konsekwencjach tak zwanej edukacji zdrowotnej mówi Paweł Rawicki, katecheta z Wrocławia. To jest doprowadzenie człowieka do jakiegoś takiego rozstroju emocjonalnego, do zniewolenia. A człowiek zniewolony czy z jakimiś nałogami, no to jest bardziej podatny na sterowanie nim. Edukacja zdrowotna trafi do szkół od września przyszłego roku.